witam wszystkich na moim kolejnym filmie. Jest to relacja z zasiadki na Gosławicach. Właściwie będzie podzielona na dwie części. Powodem tego jest bardzo duża ilość ryb, które udało nam się złowić. Jestem sam zaskoczony, że przy takiej pogodzie i takiej temperaturze wody udaje nam się łowić tyle tych ryb. W filmie pokażę, na co łowię, jak łowię i szukam miejsc. Jest to dość ciekawe, ponieważ łowię w miejscach naprawdę innych niż zawsze. Łowki moje, które znam od wielu lat, nie dawały ryb. A dzięki nowinkom technologicznym, no, czyli sondzie, udało się znaleźć nowe, fajne, ciekawe miejsca, których część w ogóle nie znałem. Dopiero taki stan wody, jaki jest w chwili obecnej, pozwoli mi na odkrycie tych miejscówek. Dlatego zapraszam do oglądania filmu. Zostawcie łapkę w górę i dla chętnych subskrybujcie kanał. Naprawdę jest to docenienie wysiłku z mojej strony i chęci przekazania czy podzielenia się wiedzą, informacjami na temat połowu ryb i sprzętowymi. Także zapraszam do oglądania. No to zaczynamy przygodę. Wiatr nie za ciekawy. Ale co zrobić? Pogody się nie wybiera. I tak można zaczynać każdy poranek. Co prawda noc nie przespana, ale mieliśmy 2 godziny spokoju między 2 a 4. Od 4 brania, teraz jest już 5:00, słońce wstaje i ryby ożywiły się, widać, bo inne stanowiska też wypływają na wodę. Ale mówię, tak warto zaczynać dzień. I wam pokażę. Krótki, okrągły, słusznej wagi. Zobaczcie, jaki brzuszek, kulkożerca ewidentnie. I zaczynamy przygodę z rakiem w tle. I co mogę powiedzieć? Po dziadka. Standardowo. Piękna ryba. Kolejna piłeczka. Krótki, gruby, waleczny. Zobaczcie. Rak im zasmakował i to bardzo. Nie jesteśmy tutaj jeszcze 12 godzin. To jest 14 ryba nasza. Oby się nie skończyło. Zobaczymy. Oby tak dalej. Noc nie przespana, ranek pięknie zapowiada się, brania są regularne, oby to trwało, zobaczymy. Mirek się martwi, żeby starczył mu tylko kamieni, wziął tylko 80 sztuk, zobaczymy. I polecam łowienie na kamienie,
Fajna sprawa, naturalna sprawa. I tyle. Pochmurzyło się. Jest pierwsza doba. Piękna ryba. 24 na plusie. Jak widać, za plecami pochmurzyło się. Przed chwileczką pokropiło delikatnie. I mówiłem Mirkowi, że to jest czas na karpie pełnouskie. Właśnie zaczyna padać. No i jest pełnouski. 24 z okładem. Piękny oręż. O, aż go ciężko utrzymać. No i po raz kolejny rak. Nie wiem, czy to jest łód szczęścia, czy naprawdę smakują kulek. No ale to jest kolejna ryba na tą kulkę, na ten smak. Ale z innego miejsca. Zestaw leżał, no dobę, teraz będzie doba równa. Czyli warto czekać, nie zmieniać. Pięknie. Pełnouski. To jest to. Po dziadka. To jest to. Jaki oręż. Zobaczcie, jaki oręż. No, z dobre 15 minut mnie woził. No i było co ciągnąć. Naprawdę było. Pełnouskie są bardzo waleczne, ale ten naprawdę aż mnie ręka boli. Dziękuję za taką piękną przygodę. A, idzie. Do zobaczenia. Ciebie jest kamerzysta. Oj, Mirek. Najazd to musi być. Najazd musi być. Nie minęło pół godziny, jak wyjąłem 24+. Mówiłem, że pochmurna pogoda. Karpie pełnouskie lubią brać. I duże ryby. I proszę. 20+. 20+. Skromnie powiedziane. Skromny człowiek. Bardzo ładnie. No to teraz zdjęcia. Ze szczęśliwym łowcą. Trochę wyżej. Lekki jest. Lekki jest. Lekki jest. Leciuchny. Nie minęła godzina, a Mirek szaleje. 21600. Idzie w górę. Waga idzie w górę. Ryby, dobrze, że moje. A jeszcze doba nie minęła. Trzecia 20+. Wiatr się trochę uspokoił. Ale wiało w nas niemiłosiernie. Z czym wiąże się to, że uspokoiły się u nas brania. Od 2 godzin nie było strzału żadnego. To broń Boże nie jest narzekanie, tylko taka uwaga z mojej strony do wody, taka obserwacja. Teraz po drugiej stronie, na tych stanowiskach, jest flauta od brzegu i ryba chodzi pod trzcinami. I chłopaki mają regularne brania. Widać, że płyną po rybie właśnie wzdłuż trzcin lub blisko trzcin. U nas było to samo dzisiaj rano. Zachód słońca godzinnego będzie. Tutaj pod trzcinami była flauta i mieliśmy z 2 markerów 7 czy 8 ryb. Obserwowaliśmy wodę, widzieliśmy, że ta ryba się tu pokazuje, więc skorzystaliśmy z tego. Moje miejsce pomiarowe, jak widać, no nawet ja się odbiję. Element, chirp, downvision, motion sonar.
I patrzcie, zagłębienia, dołki, wszystko ładnie widać. Ja mam nawet folię naklejoną, ponieważ zawsze mi się wszystko odbijało, ale widzę, że folia nic nie pomaga. Tutaj już widać trzciny, drobne roślinności, które wychodzą. I tutaj jest słynny dołek. O, zaznaczymy sobie punkcik. I z tego dołka też łowiliśmy ładne ryby. Będzie teraz drugi dołek, troszeczkę mniejszy, ale on się bardziej na bok poszerza, czyli w tą stronę. A tutaj standardowo migające mapa. Ja tak pływam. To jest moja baza. Na tej podstawie wyznaczam sobie miejscówki i później z nich łowię. No oczywiście obserwacja wody. Zobaczcie, 1,40 m wody i ryba w toni. Tutaj jest akurat zielsko, ale tu jest ryba w toni. A mapa, no jak to mapa, bardzo ułatwia. To są moje punkty, które sobie zaznaczam, waypointy wszystkie. Tą mapę oczywiście z powodzeniem mogę używać na elemencie. Bez żadnego problemu, sobie tylko zamieniam na stronie nawionika, jakie urządzenie wybieram. Czy elementa, czy Axioma. Kwestia jeszcze interpretacji samych wskazań, ale to wierzcie mi, że po pływaniu na urządzeniu nie ma z tym największego problemu. Wszystko ładne jest i czytelne. Także o, tutaj jest twardo, tutaj jest quick launch, czyli szybkie przełączanie, tutaj jest miękko i tu się robi coraz bardziej twardo, znowu jest twardo i przechodzi w miękko. Tak można sobie to interpretować i tak to wygląda się na echosondzie. Tutaj widzimy twarde, przechodzi w miękkie cały czas i tu się będzie ta linia schodziła. Słuchajcie, ciężko się powtarzać, no ale mamy naprawdę dobę konia. Kolejna ryba, wyciągnąłem karpia 19 kg, zrobiliśmy zdjęcia, zważyliśmy, odkażyliśmy, szedłem robić przypon i wyjechał ten, ja wiem, 15 minut, ale znowu się chmurzy, znowu się wiatr nasilił i dwa miejsca dolano od siebie jakieś 100 metrów, także no ryba chyba ewidentnie gdzieś się ruszyła i szuka, zobaczymy. Zobaczcie, kujkożerca. Ryba czuje, że idzie zmiana pogody i znowu to samo. O, babcie poproszę. Do wody. To jest majestat. Już, już. Daje szczęście innym, a może i nam.
Jesteśmy po drugiej dobie. Po drugiej dobie jesteśmy. Mamy na chwilę obecną 40 ryb wyjętych. 3 spięte, albo były puste brania. 5 ryb 20 plus. I kilkanaście takich między 17 a 19 600. W tej chwili jest godzina 5 rano. W nocy mieliśmy 6 ryb. 6 ryb mieliśmy. I jeżeli chodzi o brania, to chciałem nawiązać do takich dziwnych, nie do końca brań, jakby to nazwać. Może to zagmatwane jest, ale słuchajcie, wyciągnąłem wieczorem karpia z żyłkami. Tej żyłki było dość dużo, z 60-80 metrów, dokładnie nie liczyłem, ale był cały kłąb takiej żyłki owiniętej dookoła zielska i ta ryba pływała w tą i z powrotem. Stąd mogą być te nasze puste tak zwane brania. To normalne, że ryby się zrywają, będą zrywały o zaczepy, ale dlatego warto mieć coś takiego. Taki hak to jest akurat swila od Rafała Lazarowskiego. Na długiej sztycy. Ja to kupiłem taki sztyc 4, czyli 6 metrów. Na takich zbiornikach do właśnie do 4 metrów, 3-4 metry jest to idealne narzędzie do wyciągania właśnie takich zaczepów i do znajdywania wędek. Nie wiem, czy już mówiłem, ale Mirek miał branie. Żyłka zaczepiła się, owinęła się o szczytówkę, no i wystrzeliła wędka z podestu. No i nie było wędki. Nie ma co panikować, za pomocą takiego czegoś przeważnie udaje się wyciągnąć. No, jeżeli wwozimy na, nie wiem, 70-100 metrów, to ryba nie jest w stanie przeciągnąć całej wędki i zabrać jej nie wiadomo gdzie. Wędka jest ciężka, kowrotek jest ciężki, także ona będzie cały czas szła pod niej i w końcu gdzieś się zaczepi. Jeżeli mamy azymut, gdzie wywoziliśmy, to jesteśmy w stanie takim czymś wyciągnąć. No i tak zrobiliśmy. Kołowrotek oczyściliśmy, rozkręciliśmy, wypłukaliśmy i działa. Pogoda no nie rozpieszcza, jest słuchajcie zimno. W dzień 15-16 stopni to jest maks. Woda ma około 15 z kawałkiem. Nie jest to wymarzona pogoda na wędkowanie, ale no my nie narzekamy. Inne stanowiska też zaczęły łowić to regularnie, czyli ta ryba po prostu rozchodzi się po wodzie. Tak jak mówiłem już wcześniej, no nie było typowej zimy, także ta ryba też nie wie, jak się zachować, bo gdyby były przymrozki, byłby lód, ta ryba by stała na zimowisku. No i na wiosnę ryba się rozchodzi w całej wodzie, a teraz ona tak chodzi, no nie wiadomo gdzie. Stare miejsca nie dają ryb. Wszystkie ryby łowimy z nowych miejscówek. No i dłubiemy rybę za rybą. Co któraś sztuka wchodzi większa. Na razie zaniżamy statystyki po tej dobie, bo były same takie ryby do 17 kg. No ale mamy jeszcze kilka dni, zobaczymy. Jaskółki tu latają, chcą sobie gniazda robić. Ale to jest dobra oznaka, bo jak jest pochmurno, a jaskółki latają, to lubią brać pełnouskie karpie i duże karpie. Nie przeciągając, do następnego wejścia. Pogoda jaka jest, widać. Od jutra ma być ładnie, słonecznie. A teraz mamy pogodę, bardzo ciekawą. Sygnały to rypikają, wieje, pada. No ale po deszczu wiadomo, co może być. Wiemy, czego się spodziewać i czekamy. We'll be right back.
warto szukać nowych miejsc. Mirek może potwierdzić. Pływaliśmy akurat razem, zrobiliśmy jedno miejsce na Amura i zobaczyliśmy dołek na Elemencie. Taki dołek, ile on miał? Z 3 metry szeroki, z 5-6 metrów, może z 7 długi. Było widać to na bocznym sonarze. I tam pokazało zapis grubej ryby. Nie zastanawiałem się długo, zwinąłem jedną wędkę i postawiłem na popka. No, jaki? Ten, który teraz ja testuję, który cały czas teraz łowię na to. Na raka. Śmierdziel, rak. I wam pokażę efekty tego. Warto, naprawdę warto używać takich urządzeń i sugerować się nim. Jeżeli kupimy taką echosondę i nie będziemy wykorzystywali jej potencjału, to w sumie nie ma po co kupować. Ja tego używam, ja się tym bawię. Mnie to kręci. I zobaczycie, jaki efekt. Fajna rzecz. Jaderko, Foxa na sznureczku, na pomost, idealnie. Szybko, sprawnie. Ryba jest cała we wodzie, także jest bezpieczna. Fajna mata. Pełno łuski. 24 600. Są tu większe, ale piękna ryba. To jest nasza szósta ryba 20+. A jest dopiero trzecia doba. Rozpoczęła się trzecia doba. Co mogę życzyć sobie? Pomamy. Do wody. Takie chwile warto uwiecznić w wodzie. Jest zimno, także rybie się nic nie dzieje. Niech nikogo nie zmyli mój oręż, rynsztunek. Dobra, nie mogę. Dobra. Dobrze. Zobaczcie. Dlatego warto ryby wypuszczać. Rośnij duży i zdrowy. Piękna ryba. Ale jest mocarz. Jest mocarz. Musimy go utrzymać. Warto było czekać. Dziękuję za pomoc. Pierwsza część zasiadki. Jest to loteria, szukanie nowych miejsc, ponieważ, tak jak mówiłem chyba wcześniej, już miejsca, które są moimi bankowkami tutaj, nie dawały ryb, tam ryby się nie pokazywały. Od razu postanowiłem, że łowimy tam, gdzie się ryba pokazuje, dlatego, że nie ma tu jeszcze zielska. Zielsko, jak wiadomo, przytrzymuje ryby, jest tam bardziej spokojnie, no i mi zawsze przynosiło to efekty, teraz nie ma zielska i trzeba tej ryby szukać. Jak na razie idzie to bardzo dobrze i skutecznie. Co używam? Używam kombinację kulki tonącej bioraka. Z popałem rak. Tym też nęcę. Mam kulki zanętowe o tym samym zapachu tej samej nutce, także w tym nęce na włos zakładam hookersy, czyli też raka, i raka łączę też z kulką Ludrum Caviar. Jest to kulka, która sprawdziła mi się już na kilku łowiskach, szczególnie wiosną i jesienią, także tutaj też się to sprawdza i przynosi rezultaty. Także to jest pierwsza część zasiadki. Jest na pierwszym filmie, będzie to pokazane, jakie efekty przyniosły te zestawienie tych kulek. No i mam nadzieję, że
jeszcze przyniosę. Zobaczymy, jak to będzie. Jest kilkanaście fajnych ryb, kilkadziesiąt wyciągniętych ogólnie. Także jest bardzo ciekawie. No, mamy pogodę, jaką mamy. Jest słońce, ale jest bardzo zimno. Widać, jestem w przeciwdeszczowej kurtce, w takiej wiatrówce, ponieważ w samym polarze, czy nawet w bluzie z kapturem, no, ciężko wystać podczas wywózki, a brania są dość regularne. Tak jak mówiłem, szukamy ryb. Nie wywozimy w te same miejsca, po prostu patrzymy, gdzie te ryby są. Obstawiłem w sumie 13 miejsc, szukając miejscówek. No i z tych miejsc staramy się łowić, te miejsca obstawiać, tylko że zmieniamy zestawy tam, gdzie jest ryba. Mamy te zestawy rozsunięte na obszarze kilkudziesięciu metrów. Praktycznie 90 metrów jest między skrajnymi markerami. One są też na różnych odległościach. No i tam, gdzie się Wam pokazuje, tam, gdzie zaobserwowałem, tam wywozimy. No i jak na razie jest pięknie. No i te kulki na razie przynoszą bardzo dużo. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ma przyjść załamanie pogody, zmiana pogody. Pewnie będzie trzeba zmienić miasto, ale to jeszcze jest na to czas. Zobaczymy. Kolejny poranek. Rozpoczęty kilkoma mniejszymi rybami. Jest koło 7 rano, 8. Dokładnie nie wiem. I proszę. Już ryby większe wchodzą. Także może zobaczymy. No ewidentnie rak króluje. Powtarzam się, no ale proszę. Grubasek. Kolejna duża ryba. 19+, ale zobaczcie, jakie ma łuski. Po prostu piękne. Charakterystyczny. Przepraszam, że do góry nogami, ale nie będę już go obracał ani męczył. Zobaczcie. No. Pięknota. Kolejna duża ryba. 19+. Ale zobaczcie, jakie ma łuski. No coś przepięknego. Cały taki jest. Pogoda mamy, jaką mamy. Wietrzną. Co chwilę popaduje. Ciśnienie chyba idzie do góry. No ale wydaje mi się, że 10 kg raka raczej nie starczy. Mam jeszcze zołzy 10 kg. Oby. Zobaczymy. Co można życzyć? Pobawcie. Patrzcie, jaki oręż. Piękna ryba. Charakterystyczna. Takie ryby w Polsce też są. Ale ładny. No nie mogę tu nadziwić. Płyń. Ładny. Słuchajcie, kto rano wstaje, ten dostaje. Oczywiście. 7:20, 4:00 Mirka. Gratuluję. Zobaczcie, jakie świnki. Mhm. Ładne. Bardzo ładna ryba i duża. Gratuluję. O, dziękuję. No, do wody. W tle piękny zachód słońca. A zobaczcie na mnie. Tak jest ciepło. Bluza z kapturem, na to polar i taką mamy pogodę. Pogoda jest naprawdę zmienna, no ale to też wpływa na żerowanie ryb. Są takie serie strzałów, 8, 10, 12 w kilka godzin i potem kilka godzin przerwy. I tak nie mamy co narzekać, mamy bardzo dużo ryb. Ale jest chłodno, jak na tą porę roku jesteśmy przyzwyczajeni, ponieważ co roku, o tej porze roku było już bardzo ciepło. Bynajmniej kilka lat poprzednich. A teraz, no, ciągnie się za nami brak zimy. I są tego efekty. No ale ja mówię, ja narzekać nie mogę z Mirkiem. Naprawdę fajnie nam ryby weszły.
połowiliśmy już ładnie, a to dopiero połowa zasiadki. Także nie jest źle. Przygotowania były potrzebne. I powiem, że nawet były specjalne, ponieważ planowaliśmy co kupić, co ukulać, jakie kulki brać i jak się przygotować sprzętowo do tego. Teraz nie ma tu zielska, także trzeba było te ryby troszeczkę zwabić w nasze miejsca. No i chyba to się udało. Efekty zobaczycie na filmie. A teraz jeszcze chwilę ładnego widoku. Taki widok ładniejszy niż ze mną. Pamiętajcie, ważna rzecz, żeby taką rybę odkazić. Nie tylko pysk, ale tak jak tutaj łuska została wyrwana, ale ta nie wiem, czy dziś, czy przy naszym holu, czy przy innym, ale jest rana i na ogonie. Warto psiknąć. To zawsze jakoś odkazi te rany i szybciej się będzie goiło. Bardzo ważna rzecz, aby na przyszłość można było robić sobie zdjęcia z jeszcze większymi okazami. Małe też jest piękne. To jest kolejna ryba, nocnie przespana. No ten jest najmniejszy, ale powalczył najbardziej. Myślałem, że to jest amur, a to taki karp, ale pełnołuski. No i one są waleczne tutaj. A ten naprawdę pokazał. Aż się Mirek dziwił, co to za ryba. Jak to mówią żargonalnie, pozamiatał. Do wody, rośnij zdrowo.